Pani dyrektor, dzisiaj ślubowanie w Szkole Podstawowej w Rykowie Górnym. Proszę mi powiedzieć, ile osób dzisiaj uczestniczyło w tym ślubowaniu? Cieszymy się ogromnie, bo w klasie pierwszej mamy 12 uczniów. Jest to wzrost od poprzedniego roku szkolnego i mamy nadzieję, że tak już teraz będzie, że ten wzrost z roku na rok będzie widoczny. No właśnie, tuż przed wywiadem powiedziała Pani, że faktycznie klasy już pękają w szwach, są to klasy 10-osobowe. Czy tak naprawdę brakuje miejsca? Klasy na razie się mieścimy, ale wiadomo, że przy jakiejkolwiek uroczystości nasza sala, która jest salą największą, jest po prostu zbyt mała już na nasze potrzeby i przy organizacji różnego rodzaju uroczystości widać to gołym okiem. Dzieci dzisiaj bardzo mocno przeżywały to pasowanie, bo to jednak chyba bardzo szczególny, ważny dzień dla dzieci. Jest to bardzo ważny dzień, tym bardziej, że jest to tradycją już naszej szkoły od kilku lat, że ślubowanie jest w tym ważnym dniu edukacji narodowej. Dzieci przygotowują się do tego przez dłuższy okres czasu. Zawsze wdziera się jakiś lekki stres, bo chcą wypaść jak najlepiej. Tym bardziej, że bacznymi obserwatorami są zawsze rodzice, którzy są oczywiście nieodzownym elementem pracy, działalności szkoły, ale są też bardzo dumni ze swoich pociech i widzą po raz pierwszy ich taki poważny występ właśie w tym dniu. Drodzy pierwszoklasiści, wobec wszystkich tu zebranych, zwróćcie teraz uroczyste ślubowanie. Zostaniecie pasowani na obszerności szkoły. Czy jesteście na to gotowi? Tak! Jesteśmy gotowi! Wszystkich zgromadzonych proszę o powstanie. Ważność! Bardzo uroczysty moment dla wszystkich naszych pierwszoklasistów. Jak już Pani wspomniała, nie mamy jednego z uczniów, który zawsze był najbardziej zdrowy, najbardziej wytrzymały, a na najważniejszą uroczystość się rozchorował, także będziemy myślami razem z nim, a wszystkie dzieci teraz nastąpi ślubowanie i będą powtarzać po mnie. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole. Jak kochać ojczyznę. Jak kochać ojczyznę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starał z tym zachowaniem. Będę się starał z tym zachowaniem. Sprawiać radość. Sprawiać radość. Rodzicom i nauczycielom. Rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu widzimy, że dzieci godnie zaprezentowały się podczas ślubowania. Wiedzą, co mówią, bo ćwiczyły to wielokrotnie, więc miejmy nadzieję, że tego zdania zawsze będą, które wypowiedziały. W tym momencie już możemy pogratulować rodzicom pociech, które pięknie są przygotowane. Już nawet śpiewając hymn wiedziały wszystko, jak się zachować, jak godnie reprezentować, jak pokazać się z jak najlepszej strony. I myślę, że swoim dzisiejszym występem już udowodnili, że są już pierwszoklasistami, zostawili zabawki w przedszkolu i mogą się teraz już uczyć i zdobywać coraz więcej wiedzy i różnorodnych umiejętności, które są niestety coraz bardziej potrzebne. Pani dyrektor, przekazuję Pani ten czarodziejski ubyt i proszę o pasowanie mnie na
I od razu będziemy wręczać upominki, które ufundowali rodzice oraz dyplomy i upominki inne na pamiątkę tego dzisiejszego wydarzenia. Na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia też może będzie płytka z nagraniem, więc będą wszyscy mogli doskonale sobie później obejrzeć swój pierwszy poważny występ. A Wam przede wszystkim życzymy jak najwięcej pomyślności, jak najwięcej umiejętności, zdobywania wiedzy, jak najwięcej sukcesów w Waszym szkolnym życiu. A my będziemy się starali o to zadbać, żeby tych sukcesów było jak najwięcej i my i Wasi rodzice byli z Was jak najbardziej dumni. Ja serdecznie chciałabym pogratulować wszystkim dzieciaczkom, które dzisiaj składały ślubowanie. Życzyć Wam szóstek, jeszcze raz szóstek i szkoły. Na ręce pani dyrektor pragnę złożyć bukiet kwiatów dla wszystkich nauczycieli i złożyć życzenia. Życzenia przeczytam, bo życzę takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić. Pięknych i szlachetnych pomysłów, które potrzebuje serce. Cierpliwości, wytrwałości, aby służba dzieciom, tym starszym i tym młodszym, zrodziła wiele szlachetnych owoców. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Na ręce pani dyrektor chciałam złożyć w dniu edukacji narodowej wszystkim nauczycielom, całej służbie pomocniczej wszystkiego dobrego, samych dobrych dni, samych pięknych wzruszeń tutaj na terenie szkoły i pięknej współpracy z tymi oto pięknymi dziećmi, których jest w tym roku naprawdę dużo. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jak Pani oceniacie między innymi właśnie to ślubowanie? Nazywam się Kinga Grabowska, jestem mamą Leny Grabowskiej i chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona tutaj ze szkoły. Znaczy się, jestem z Wejherowa, tak? Miałam porównanie w innych szkołach, gdzie jest bardzo dużo ludzi i nauczycieli, i dzieci. Tutaj mogę powiedzieć, każdy siebie zna, tak? Praktycznie jak przychodzimy, wszyscy są uśmiechnięci, naprawdę bardzo przyjaźni. Moja koleżanki. Szkoła jest w pobliżu, gdzie mieszkam, czyli w Rekowie Górnym. Nie muszę dojeżdżać na przykład do Redy, gdzie jest dalej. Tu pod ręką, że tak powiem. Moim zdaniem jest tak, że w małej grupie dzieci więcej się nauczą i jest większa jakby uwaga zwracana na dziecko. Tak. Chcemy powiedzieć, że pierwsza klasa ma bardzo ładną tą klasę nową. Jest zrobione miejsce tak, żeby mogli przyjść i powiesić kurteczki, zmienić obuwie oczywiście. Nie powiem też, że tutaj w zerówce też, bo oddział przedszkolny też było bardzo dobrze, bo wchodziliśmy i też mogliśmy spokojnie sobie tutaj urzędować, że tak powiem. Właśnie chciałam tutaj się odnieść do tego, bo jestem mamą pracującą, jak tutaj jest również koleżanka. Pani dyrektor tutaj zrobiła, postarała się, żeby dzieci były do 16.30, tak, żeby rodzice się nie martwili, gdzie mogą te dzieci zostawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczynki, powiedzcie, jak macie na imię? Leda. Olivia.
Roxana. Jakie chodzicie szkoły? Rekowy Górny. Dobrze. Dzisiaj było jakieś chyba bardzo ważne wydarzenie dla was. Co to było za wydarzenie? Ślubowanie. Jak wygląda ślubowanie? Możesz powiedzieć, jak to dzisiaj było, Lenka? Nie wiesz? No ale powiedz, jak to pani dyrektor robiła dzisiaj? Co mówiła? Pasowała. A czym pani dyrektor pasowała? No, ołówkiem. A ten ołówek był duży czy mały? Duży. Duży. Powiedzcie mi, czy lubicie chodzić do szkoły w Rekowie Górnym? Nie. Tak. Dzisiaj jeszcze był pyszny. Co był pyszny? To? Tort. Rewelacyjnie. A co na tym torcie było? Zdjęcie. A kogo zdjęcie? Nasze. A ja coś jeszcze na tym torcie widziałem? Cała nasza klasa. Cała wasza klasa. I były jeszcze co? Fajer? Co były? Fajerwerki. Fajerwerki w torcie były, tak? Sztuczne ognie takie? Były czy nie? Tak. A czy do takiego występu, do takiego ślubowania trzeba się długo przygotowywać jak dzisiaj, czy nie? Tak. Dalej szósta. Chociaż trud to jest mozolne, wiedzę zdobędziemy.
plastykę też bardzo kochamy. Już wszystkie kolory rozróżniamy. Wy jesteście kredki, siostrzyczki, kolorowe macie spódniczki. Kolorowe chusteczki, kieszenie, kolorowe sny i maszyny. Gdy was ktoś do ręki bierze, to biegniecie po papierze. No i proszę, jest obrazek, więc zatańczcie wszystkie razem. Kolorowe kredki, pudełeczku noszę. Kolorowe kredki, bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. Gdy jestem smutny, one mnie pocieszą. Siadamy przy stole i one i ja. Malują cudaki, mopkę taką śmieszną, słonia na huśtawce i w rakiecie wywołać.